W sobotę 23 września zakończył się 42. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To najważniejsze doroczne święto polskiego kina, na które przyjeżdżają najjaśniejsze gwiazdy srebrnego ekranu. Krytycy filmowi bardzo wysoko ocenili poziom tegorocznego konkursu, podkreślając, iż ton nadali mu młodzi twórcy. Wielką nagrodę, czyli Złote Lwy, dla najlepszego filmu odebrał reżyser Piotr Domalewski za swój debiut Cicha noc. To opowieść o jednej świątecznej zimowej nocy na polskiej prowincji. Wesołych świąt. Za główną rolę męską w Cichej nocy nagrodę otrzymał rewelacyjny Dawid Ogrodnik. Odkryciem festiwalu okrzyknięto reżyserkę Jagodę Szelc, absolwentkę Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i studentkę Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej Łódzkiej Filmówki. Jej film Wieża, Jasny Dzień otrzymał Złote Lwy za najlepszy debiut i najlepszy scenariusz. Srebrnymi lwami nagrodzono Joannę Kos-Krause i Krzysztofa Krause za film Ptaki śpiewają w Kigali. Za główne role kobiece w tym filmie nagrody otrzymali Jowita Budnik i Elian Umuhiri. Jury nie pominęło w swoim werdykcie filmu Pokot, przyznając Agnieszce Holland i Kasi Adamik nagrodę za reżyserię. Nagrodę publiczności ufundowaną przez telewizję Kinopolska otrzymał film Najlepszy w reżyserii Łukasza Palkowskiego. Jurek Górski, taki tam podopieczny. Najlepszy był najdłużej oklaskiwanym filmem na festiwalu. Natomiast współprodukowany przez telewizję Kinopolska film krótkometrażowy Najpiękniejsze fajerwerki ever Aleksandry Terpińskiej zdobył aż dwie nagrody. Nagrodę Filmowej Małopolski i nagrodę od marki dr Irena Eris za najodważniejsze spojrzenie. Wszystkim twórcom składamy gratulacje. Do zobaczenia w Gdyni już za rok. Miłośników dobrego kina zapraszamy przed telewizory, bo na antenie Kinopolska tej jesieni laureaci gdyńskich lwów. Drzazgi, Konopielka, Dzień Świra i Wszyscy Jesteśmy Chrystusami.